Z Ewangelii według świętego Marka. W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś. Święty Boga. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli. Także jeden drugiego pytał: Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie, po całej okolicznej krainie galilejskiej. Oto słowo Pańskie. Kochani, tak jak i 2000 lat temu, tak i dzisiaj Chrystus wciąż naucza z mocą. Ta nauka, którą niesie Ewangelia, którą niosą kapłani głoszący Słowo Boże, którą niosą katechiści, wszyscy ci, którzy świadczą o Jezusie Chrystusie, to wciąż jest ta sama Ewangelia, to wciąż jest ta sama dobra nowina. Ona w cały czas niesie ze sobą moc uwalniania, moc uzdrawiania. Niestety jednak jest pośród tego wszystkiego wiele innych głosów, które dzisiaj słyszymy, których może kiedyś nie było. Dzisiaj słyszymy wiele z mediów, z internetu, z różnych innych stron, różnych przesłań, które próbują zająć naszą uwagę. Próbują zakłócić ten przekaz Ewangelii, który próbuje do nas dotrzeć. Który próbuje do nas dotrzeć właśnie z tą uzdrawiającą mocą. Wiele jest duchów, które próbuje zająć nasze serce, wiele jest grzechów, które próbują zająć miejsce Chrystusa w naszym sercu. I jeśli nie pozwolimy sobie, żeby od czasu do czasu oderwać się od telefonu, od komputera, od laptopa, nie pozwolimy sobie na to, żeby odciąć się trochę od tego wszystkiego, co do nas próbuje ciągle mówić, to nigdy nie usłyszymy tak samo tego głosu Ewangelii, który próbuje do nas dotrzeć. Ta nauka Jezusa Chrystusa, która wciąż naucza z taką samą mocą, musi mieć dobrą przestrzeń. I kochani, jako wzrastający w wierze, jako próbujący odkrywać swoją relację do Pana Boga, odnajdujący się w świecie trudnym, w którym przyszło nam żyć, musimy też mieć taką przestrzeń właśnie oderwania się od tego wszystkiego, spotkania się tylko z Panem na tym słuchaniu Słowa, na tym właśnie zatrzymaniu się nad Eucharystią, nad adoracją, aby rzeczywiście ta nauka Jezusa Chrystusa mogła dotrzeć do naszego serca. Wtedy też było tak, że wielu ludzi, choć widziało te cuda, choć słyszało słowa Ewangelii, nie usłyszało ostatecznie tego, co Chrystus miał do powiedzenia. Spowodowały to ich wyobrażenia o Mesjaszu, ich jakieś nastawienie do Chrystusa, oczekiwania, które wobec Niego mieli. Nie potrafili się odciąć od tego wszystkiego, aby skupić się przede wszystkim na Nim, na Jego obliczu, na Jego słowach. Nie potrafili się odciąć od tego, co próbują myśleć, czy czego próbują oczekiwać od Zbawiciela, aby rzeczywiście dostrzec Go. I kochani, my właśnie potrzebujemy tego również. Jako trwający w ruchu, trwający w formacji, trwający właśnie w odkrywaniu piękna wiary chrześcijańskiej, musimy pozwolić sobie na tą chwilę zatrzymania, aby nasze wyobrażenia o Zbawicielu nie przysłoniły Jego rzeczywistego wizerunku. Nie możemy oczekiwać, że Pan Bóg objawi się nam tak, jak my chcemy. On objawi się tak, jak On chce, ze swoją mocą, ze swoją siłą, ze swoją miłością, miłosierdziem, ale On objawi się tak, jak On chce. A jeśli my będziemy wciąż wypatrywać tego, jak my chcemy, żeby On się objawił, to możemy Go przegapić.
A przecież chyba nie o to chodzi w naszym życiu, w życiu naszej wiary, żebyśmy przegapili Chrystusa, który do nas przychodzi. Bo może się okazać, że uzdrowienie, może się okazać, że cud, który miał się dokonać w naszym życiu, nigdy się nie dokona. Nie dlatego, że Bóg nie chce go dokonać, ale dlatego, że przegapiliśmy Jego nadejście. Wyczekiwaliśmy nie Chrystusa, który się objawia, ale Chrystusa, którego my sobie wyobrażamy. Dzisiejsza Ewangelia, kochani, zaprasza nas do tego, abyśmy pozwolili sobie nie tylko na czas rekolekcji, czy wakacyjnych, czy jakichkolwiek innych, na oderwanie się od tego wszystkiego, ale również w innych momentach naszego życia, abyśmy znaleźli taką chwilę, taki czas, czy to w Wielkim Poście, czy w Adwencie, czy w innych momentach naszego życia, na to, żeby się zatrzymać, oczyścić swoje serce, swój umysł ze wszystkich głosów, które wokół nas rozbrzmiewają, które próbują do nas dotrzeć, i żebyśmy zobaczyli obraz Chrystusa, ten rzeczywisty, ten w Ewangelii, ten w Słowie Bożym głoszonym i czytanym, który jest prawdziwy. I na nim skupili się i potem właśnie z tym obrazem w sercu oczekiwali tego objawienia się Chrystusa w moim życiu. Właśnie w gotowości na to objawienie takim, jakim Bóg chce, aby ono było. Zachęcam was, kochani, do tego, abyście właśnie odkrywali ten rzeczywisty obraz Chrystusa, ten głos, który dochodzi do nas, który może czasami jest właśnie zanieczyszczony różnymi innymi, aby stał się czysty, abyśmy wpatrzyli się w Chrystusa, tego prawdziwego, nie jakiegoś wyobrażonego, nie jakiegoś z magazynów, nie jakiegoś z głośnych i medialnych wypowiedzi, ale tego prawdziwego, tego, który właśnie na nas spogląda z miłością miłosierną, z kart Ewangelii, z konfesjonału, z Eucharystii i adoracji. Amen.